Szanowni Państwo, kolejne targi rolnicze Rolszansa, organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim. Te targi gromadzą przedstawicieli bardzo wielu powiatów, w tym powiatu tomaszowskiego. To wszystko, co tutaj widzimy, jest związane z rolnictwem. Poprzez te maszyny, które stoją za mną i mają właśnie służyć polskim rolnikom, sadownikom, tym wszystkim, którzy uprawiają polską ziemię i wytwarzają to, co jest wyjątkowe, czyli pożywienie dla nas, pożywienie zdrowe. Dlatego tutaj, w tej alei, widzimy wystawców, tych wszystkich, którzy starają się, aby ta żywność, którą będą nam proponować, proponują, była jak najbardziej zdrowa. I to jest właśnie ten plus w dzisiejszych czasach, że mamy możliwość skorzystania ze zdrowej żywności, do czego Państwa w sposób szczególny bardzo serdecznie zachęcam. Oczywiście są również także przedstawiciele, tak jak powiedziałem, powiatu tomaszowskiego, ale powiatów ościennych, piotrkowskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego. To wszystko, drodzy Państwo, jest pewną ofertą skierowaną właśnie pod konkretnego konsumenta, czyli pod nas. Pod tych wszystkich, którzy chcieliby się zdrowo odżywiać, zdrowo żyć i nie chorować. Drodzy Państwo, oczywiście są przedstawiciele ogrodników, tych wszystkich, którzy wystawiają piękne, wspaniałe rośliny, które dają to nasze piękno wokół nas, czy w naszych ogródkach, czy ogrodach działkowych, czy też w domach, w doniczkach. Serce się raduje, widząc, jak duża jest oferta właśnie tych wszystkich, którzy są związani, co podkreślam, z polską ziemią, dobrą ziemią, która daje nam jedzenie, ale daje nie tylko to, daje to wszystko, co nam jest do życia potrzebne. I myślę, że te targi właśnie są tym elementem promocyjnym tych wyrobów, tych osób i tej polskiej jakości. Także bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim wystawcom, że zawsze chcą tutaj skorzystać z tej możliwości pokazania, zaprezentowania, ale również podzielenia się tym wszystkim, co wytwarzają.